Moim Państwa gościem dzisiaj jest Jakub Wesołowski, gwiazda takich seriali jak Na Wspólnej czy ostatnio Strażacy. Na Wspólnej to właśnie tutaj, gdzie rozmawiamy. Dzień dobry, tak. Teraz właśnie skończyliśmy przed chwilą zdjęcia. No, na Wspólnej jest tych scen bardzo wiele w ciągu dnia, stąd też ten dzień jest taki wymagający fizycznie. Ale ja mówię, sporo czasu mnie nie było, fajnie wrócić na stare śmieci. No właśnie, bo to ostatnio byłeś na Strażakach, to coś dla ciebie nowego, bo w końcu porzuciłeś mundur wojskowy, ale także musieliście chyba wszyscy tam nieźle podpakować. No, mundur nadal się trzyma jakoś i policjant, i strażak, i żołnierz, więc w dobrą stronę to idzie, czyli po prostu dobry człowiek. A co się tyczy podpakowania, wiesz co, tam nie było udawania. No, tak specyfika chyba dzisiejszego czy współczesnego kina, że tutaj już nic nie pozostawiasz jako formę namiastki, tylko robisz to na serio. Jak mieliśmy dzień zdjęciowy przy płonącej fabryce, w aparatach tlenowych i tak dalej, no to po 12-14 godzin z tym wytrzymać na plecach to nie jest jakoś super przyjemne, szczególnie, że nie było specjalnie chłodno. Oczywiście chłopaki, którzy kręcili scenę w środku, mieli jeszcze gorzej, no bo oni tam byli w pełnym zadymieniu. Mało tego, pełny szacun dla ekipy, bo ekipa również zakładała aparaty tlenowe, zakładała Nomexy i w tym ogniu tam stali. No, prawda czasu, prawda ekranu. To no, grali do skończenia tlenu w butlach, tak więc... No, dla ciebie, dla sportowca chyba było to trochę łatwiejsze właśnie latać z tą butlą niż, nie wiem, dla Olafa na przykład. Wiesz co, ja nie widziałem scen Olafa, więc trudno mi o tym mówić, widziałem tylko ten oddział warszawski. Natomiast łatwiejsze o tyle, że fizycznie gdzieś tam przygotowany jesteś, jakoś czy wydolnościowo, tylko czy zupełnie czym innym jest stały bieg, gdzie masz na jakimś stałym tętnie jakiś taki normalny, racjonalny wysiłek, a zupełnie czym innym jest posiadanie aparatów tlenowych i trzymanie tej buty na plecach, wiesz, jednak mimo wszystko to jest zupełnie inny rodzaj jakiegoś zmęczenia mięśniowego. No i ja błagałem o to, żeby była chwila przerwy, chcieliśmy to ściągać, a reżyser mówi, nie no stary, jak oni wytrzymują, tutaj dasz radę i wiesz, i dawaj. Inaczej, szukasz zawsze jakiegoś rozwiązania takiego, które ci ułatwi, ale później łapiesz się na tym, kurde, no to będzie dobrze wyglądać i prawdziwie, jeżeli faktycznie będziesz szczerze zmęczony. No właśnie, jak strażacy, którzy byli tam na planie z wami, reagowali właśnie na tę akcję, ile razy mówili wam, ej, powtórzcie to, bo my robimy to trochę inaczej. No wiesz, no, dla nich to wszystko wydaje się kompletnie oczywiste, bez dwóch zdań, bez obecności czy Słodkiego, czy Łukasza Borlika. To by się nigdy, ale to przenigdy nie udało. I tylko im i chwała za to, że nam pomagali, że włożyli w to własny czas. Są pasjonatami swojego zawodu. Są totalnie genialnymi gośćmi, którzy wkładają całe serce w swoją pracę, tak jak i w pracę przy okazji pomoc na planie. To trzeba poznać tych ludzi, żeby skumać, jakimi są pasjonatami swojej pracy, bo wiesz, oni tak naprawdę na co dzień przy każdym wyjeździe, a opuszczają, wiesz, zawsze remizę tam do 60 sekund, no mają gdzieś w tyle głowy, że może wyjeżdżają po raz ostatni. Wiesz, to ja wiem, że to się jak łatwo mówi, to dla potrzeb telewizji to się koloryzuje, natomiast tak naprawdę no to są goście, którzy rzeczywiście obcują ze śmiercią. Mnie bardziej interesuje, czy próbowaliście właśnie zobaczyć, czy wy byście się zmieścili w tych 60 sekundach na przykład, żeby ubrać się, wsiąść do samochodu i odjechać. Próbowaliśmy, natomiast to... Ile? No powiedz, ile czasu wam zajęło? Nie, to w ogóle stary, założyć Nomex, but, nie, no w ogóle zapomnij, to w ogóle nie ma szans. To oczywiście są pewne procedury, które to ułatwiają, natomiast to jest tak, że bez względu czy jesz obiad, czy śpisz, no to akurat no to musisz tą minutę opuścić tę jednostkę. I powiem ci szczerze, im więcej z nimi byłem, tym większy szacunek do ich roboty. I tak naprawdę, wiesz, oni, to co jest piękne, oni nie chcą niczego w zamian. W sensie traktują to jako służbę. A dla nich służba jest zupełnie czymś innym niż po prostu zwykłą pracą. To jest rodzaj jakiegoś oddania. Pamiętajmy o tym, że oni, wiesz, ich zmiana trwa 24 godziny. Więc oni przez 24 godziny są w pełnym skupieniu. Ja tu mówię tylko oczywiście o PSP, bo chłopaki z OSP powiedzą, że tak naprawdę oni na służbie są cały czas i też mają rację. Natomiast ja miałem przyjemność obcować z jednostką na Płaskowickiej. Nauczyli mnie masę rzeczy, ugotowali świetne obiady, bo oni są świetnymi kucharzami przy okazji. Ale jeżeli szukałbym gdzieś współczesnej definicji superbohatera, to szukałbym tego gdzieś w temacie strażaków.
A teraz pozbawiamy trochę o pracy twojej na planie, a teraz jak kończysz pracę na planie, to lecisz od razu do hotelu, którego jesteś współwłaścicielem. Jak to się stało, że pomyślałeś, kurczę, zainwestuję właśnie w hotel? Bo to widzę, u aktorów jest dość popularne. Nie, tutaj Lichota miał bar, Szyc też chciał mieć bar, ty masz hotel i z czym to się wiąże? To jest takie dziecko, które nigdy nie śpi. Natomiast, natomiast żeby była jasność, no ja tam tylko staram się jakkolwiek pomóc, natomiast istotą samej usługi, to są menadżerowie, to są ludzie, którzy tym obiektem zarządzają. Tam jestem tylko jednym z małych elementów, takim kwiatkiem u kożucha, natomiast to oni wykonują niesamowitą robotę. Wiesz, to się wydaje z boku, że to jest dosyć proste, bo trzeba coś postawić, później trzeba przyjąć gościa i go później pożegnać. Nie no, jest trochę więcej złożonych tematów, które doskwierają na co dzień. Oczywiście wszystkie uczymy się i ogromna droga przed nami, ale też serce rośnie, jak widzę, jaki postęp wszyscy wykonaliśmy przez te półtora roku. Jak widzę, jakie rzeczy zaczęły sprawiać nam ogromną satysfakcję. Jest pomysł w ogóle, żeby wprowadzić hotel? To, nie szczerze, wiesz co, no bo szukasz wyzwań, jesteś młodym człowiekiem, który wydaje się, że masz sobie wolnego czasu. Przy okazji, akurat ja tam, że nigdy na brak pracy nie narzekałem, ale szukasz czegoś wymiernego. Wiesz, aktorstwo jest pięknym, chimerycznym zawodem, w którym znam dziesiątki kompletnie uzdolnionych młodych ludzi, którzy jednak tej pracy nie mają. Boisz się, że ciebie też kiedyś spotka i zaczynasz szukać jakichś alternatyw, czy jakichś poduszek bezpieczeństwa. Myślałem, że zrzucisz na takie, wiesz, życiowe ADHD, że po prostu nie możesz... Robić? Tak. Po części pewnie też, no bo ja mówię, no nigdy nie narzekałem na brak wolnego czasu, ale nigdy nie spodziewałem się, że hotel może być takim pożeraczem czasu, takim kompletnym. Natomiast to nadal jest jakiś rodzaj iluzji. Tak sobie myślałem, że hotelarstwo ma wiele wspólnego z aktorstwem, bo tutaj też sprzedajesz coś, co do końca prawdą nie jest, bo sprzedajesz taki mir, że słuchajcie, u nas w hotelu będziesz czuł się jak w domu. Oczywiście, że nigdy nie będziesz czuł się tak dobrze jak w domu, bo dom jest tą świątynią bezpieczeństwa. Natomiast my robimy wszystko, żeby ten człowiek za tym domem nie tęsknił, jak jest u nas. No dobra, to zapraszamy was i przed telewizory, i do hotelu Brand. Dziękuję bardzo. Dzięki.